Witam Państwa bardzo serdecznie w ramach Wiosennej Akademii Muzyki. Nazywam się Artur Kasperek, jestem solistą, fagocistą Opery Narodowej w Warszawie i profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dzisiaj chciałbym przejść do ćwiczeń na stroiku. Stroik to jest, fagociści wszyscy wiedzą i oboiści, jest to serce naszego instrumentu i taki pośrednik między naszym organizmem a instrumentem. Jest kilka aspektów technicznych, które można próbować rozwijać i rozwiązać podczas ćwiczeń tylko na stroiku. I dzisiaj chciałbym nasze spotkanie poświęcić tym ćwiczeniom, które rozwiną coś, co żeśmy już próbowali, czego próbowaliśmy się nauczyć bez instrumentu, bez stroika, używając tylko esu i naszego wdechu i wydechu. A dzisiaj w praktyce spróbujemy dokładać po kolei kolejne części instrumentu i pracować razem ze stroikiem. Pierwsza rzecz, taka może niezwiązana z tematem dzisiejszych zajęć, to jest wybór odpowiedniego stroika. Doświadczony muzyk potrafi w zasadzie z pewnością 95% określić jakość stroika poprzez słuchanie odgłosu tak zwanej chrypki, jaką można wydobyć ze stroika. Ja Państwu zademonstruję taką chrypkę. To jest chyba stroik dosyć dobry i powinien mieć dobrą chrypkę. Jakbym opisał tę chrypkę, bo są różne rodzaje chrypki. Dzisiaj nie chcę Państwu, jakby nie chcę poświęcać czasu na rozpoznawanie tej chrypki. Powiem tylko tyle. Chrypka dobrego stroika jest w miarę ciepła w brzmieniu, ciemna i dosyć gęsta, taka jednolita. I powiedziałbym, że biorąc pod uwagę różne akustyki, muzycy bardzo często wybierają stroik słuchając tylko chrypki. I teraz ta chrypka nam się przyda podczas przechodzenia do ćwiczeń związanych z samym stroikiem. Najistotniejszą rzeczą jest znaleźć odpowiednią wysokość dźwięku, którą wydobędziemy ze stroika, na której będziemy pracowali dalej. W jaki sposób szukamy? Najpierw próbujemy znaleźć chrypkę, tak jak pokazywałem. Później leciutko zaciskając usta, czekamy, aż z chrypki dźwięk przejdzie w dźwięk jednolity, normalny. I wtedy ten najniższy dźwięk stabilny tuż nad chrypką. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest dosyć skomplikowane. Najniższy, stabilny dźwięk tuż nad chrypką jest tym dźwiękiem, na którym będziemy wykonywać później wszystkie ćwiczenia. Jak szukamy tego dźwięku? Najpierw chrypka. Czyli jakby zwiększyłem napięcie ust, poszedłem w górę i złapałem ten dźwięk. Ten dźwięk, który znaleźliśmy, jest dźwiękiem, na którym będziemy ćwiczyć. Jest to bardzo istotne, ponieważ to jest najlepsze brzmienie instrumentu z tego stroika, jakie możemy wydobyć, ale ponieważ nie mamy w ręku na razie instrumentu, szukamy tego na stroiku. Bardzo istotna rzecz. Jeszcze raz. To jest wysokość, która powinna nam towarzyszyć podczas pracy z tym stroikiem. Każdy stroik może mieć odrobinę inną wysokość. Zwykle jest to między Fis a G. Ten stroik też ma taką wysokość. I po kolei teraz, jakie ćwiczenia możemy zastosować i które bardzo pomagają podczas późniejszej gry na instrumencie? Pierwszym ćwiczeniem jest wydobywanie dźwięku bez użycia języka. Czyli samym powietrzem uderzamy w stroik i gramy długie dźwięki. Czemu służy to ćwiczenie? Służy ono temu, że będziemy musieli grać z odpowiednim ciśnieniem i ćwiczymy też długie dźwięki. Najpierw przytrzymujemy stroik cały czas palcami podczas robienia tych ćwiczeń, ponieważ później puścimy ręce i będziemy robili samym stroikiem, ale to w kolejnych krokach. Zaczynamy ćwiczenie, dźwięk wydobywamy bez języka i utrzymujemy długo. Włączam metronom i dźwięki postaram się, żeby trwały powiedzmy do 6 kilka razy. Każdy początek dźwięku jest bez języka. Stoimy prawidłowo, prawidłowa postawa.
Wdech może być długi, swobodny, odgłos ziewnięcia. To jest ćwiczenie, wbrew pozorom, bardzo forsowne. Bardzo często młodzi uczniowie nie są w stanie utrzymać na tej wysokości z tą intensywnością, nie są w stanie utrzymać dźwięku na jednej wysokości. Warto, można to robić krócej, można też dla uczucia odpowiedniego poczucia, odpowiedniej pracy mięśni przepony, robić to ćwiczenie na dźwiękach krótkich, bez języka. Zademonstruję. O czym warto myśleć? Warto myśleć, żeby język podczas wydobywania dźwięku bez jego używania swobodnie leżał między dolnymi zębami. Bo to jest bardzo istotne, ponieważ język w tak zwanej dolnej pozycji nie blokuje nam przepływu powietrza. Czyli długie dźwięki lub krótkie, ale cały czas bez języka na samym stroiku. I teraz drugie ćwiczenie, które powoduje, że od razu nam się prawidłowo układają usta, to jest to samo ćwiczenie, długi dźwięk, ale puścimy palcami stroik. I najczęściej dzieciakom stroik wtedy podczas dmuchania z buzi wypada, ponieważ one nie mają jeszcze naturalnej, znaczy mięśnie wokół ust tutaj są słabe zwyczajnie i po prostu nie są w stanie utrzymać stroika intensywnie dmuchając. A jak powinno to wyglądać? Bardzo istotne jest wtedy, jak nam się układa buzia, tutaj tak zwany z niemieckiego ansatz, po polsku zadęcie. Buzia wtedy się naturalnie dzieli na tak zwany sektor pierwszy tutaj, sektor drugi tutaj i sektory trzecie, czyli kąciki ust. Grając, nie przytrzymując stroika palcami, a jednocześnie intensywnie w niego dmuchając, bardzo naturalnie układamy buzię podczas gry na instrumencie. Jeszcze raz. Bardzo istotny jest tutaj ten układ ust. I tutaj, w tym momencie, na samym stroiku możemy też ćwiczyć początki artykulacji, czyli oprócz długich dźwięków zaczynamy wprowadzać język. Język powinien pracować tak jak przy wypowiadaniu zgłoski da, da. Jeżeli każdy z nas powie da, to zobaczy, że ta część języka pokazuje tutaj, nie koniec języka, to ta część języka dotyka do górnego podniebienia. Da, 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 da. Powiemy. I ta sama część języka ma dotykać od dołu, wyobraźmy sobie, że to jest język, powinna dotykać od dołu do stroika. Jakby nie pracujemy końcem języka, tylko w ten sposób. I pokażę teraz bez przytrzymywania, w jaki sposób można to ćwiczyć. Jeżeli dziecko to potrafi, to najprawdopodobniej jak weźmie instrument, od razu będzie bardzo dobrze. Czyli teraz łączymy. Wdech, stroik, wydech, uwaga. Pilnujemy też, bardzo istotne jest, żeby stroik miał mniej więcej taki sam kąt, jak mamy podczas gry na instrumencie, żeby nie opadał za nisko. To ćwiczenie wymaga już troszeczkę sprawnych mięśni wokół ust,
I do tego, ale to ćwiczenie też doskonale wzmacnia te mięśnie. Także ja bardzo polecam, żebyście Państwo z uczniami, czy Wy uczniowie, żebyście wracali do tego ćwiczenia. Powiem tak, te ćwiczenia wydają się być ćwiczeniami takimi podstawowymi, ale one są niezmiernie istotne, ponieważ mój profesor już po studiach w Warszawie, jak wyjechałem do mojego profesora przyszłego do Niemiec, posłuchał jak gram i powiedział: słuchaj, ty wszystko robisz bardzo dobrze, tylko na 75%. I teraz, żeby z tych 75% dojść do 90% czy 95%, a daj Boże do 100%, my musimy wrócić do początków i rozwijać wszystkie te elementy typu wdech, podparcie, zadęcie. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Metronom mi niezmiennie towarzyszy, także go wyłączę chociaż pod koniec. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na następne.